Ty ostatnio wrzuciłaś też na swój Instagram zdjęcie sprzed kilku lat. No. No i powiedz, jak ty reagujesz na to? Co ty wtedy myślisz, jak patrzysz na siebie sprzed tam kilku lat? No co? Super. Jak fajnie, że jestem tu, gdzie jestem. A jak oceniasz swój styl, nie wiem, fryzurę, to jak się wtedy prezentowałaś, no zachowywałaś? Czasami... O Jezu, no to wiesz, no na zdjęciu to nie widzę, jak się zachowywałam wtedy, ale... Ale to wtedy przychodzą te wszystkie wspomnienia. No tak. No, u mnie największa zmiana to jest chyba, oprócz oczywiście tam upływających lat, to są włosy, no, że miałam długie włosy. Bardzo długo, przez całe życie właściwie miałam długie włosy i w pewnym momencie je obcięłam, no i to bardzo też zmieniło mnie, ale no, ja się czułam i dobrze w tamtych włosach i czuję się dobrze w tych. Czasami mam taki nastrój, że myślę sobie, a może... by wrócić do tego i zapuścić, ale gdzieś też w tych krótkich włosach, no myślę, że one oddają mój charakter i mają takiego zadziora i ja to lubię, a wtedy no byłam o wiele, wiele młodsza i moja pani profesor, opiekunka mojego roku, Maja Komorowska, zawsze mówiła: o Gosia, gdzie te włosy? Włosy to teatr. Włosy to teatr. I zawsze mi się wydawało, że aktorka po prostu teatralna musi mieć długie włosy, żeby czym machnąć, z czego uczesać, fryzurę i tak dalej. Ale teraz są wspaniałe peruki i grałam też ostatnio dwie role w perukach, bo w ogóle nie blondynką, tylko brunetką i kompletnie wyglądałam inaczej i można już to zrobić tak, żeby to było wiarygodne, no bo kiedyś to było tak, że wiesz... No muszę ci powiedzieć, że... Niska peruka i widać było, że to nie... No muszę ci powiedzieć, że jak ja słyszę hasło Gosia Kurzchowska, to mam cię taką, wiesz, znam jak miłość, z tymi długimi włosami i tam jeszcze Kaspra Kuszewskiego z tym takim, taką grzywką w M, w literę. Wicherkiem. No, był też taki czas.